No witam ślicznie koneserów pięknych gierek. Taką piękną gierką na przykład jest gra I Am Fish, którą sobie dzisiaj zagramy. I moi kochani, na samym początku zostawcie łapeczkę w górę. Wiecie dlaczego? Ponieważ gramy dzisiaj najlepszą rybką w grze, czyli piranią. Przypominam wam, że co 10 tysięcy łapek w kolejnym odcinku przechodzimy dodatkowy level, więc mam nadzieję, że dobijecie próg, który jest wymagany. No i jeżeli jesteś nowy, no to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Jeżeli szukacie jakichś fajnych koszulek oraz bluz, zapraszam wszystkich na pixshop.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Moi kochani, lecimy z tematem. I jak widzicie, na rozdymce mamy odblokowany już trzeci level. Na zwykłej rybce nawet przeszliśmy trzeci level. Na ptaszorze mamy również odblokowany trzeci level. Tylko na piranii się ociągamy. Więc w dzisiejszym odcinku lecimy gierkę piranią. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, którą rybką mam zagrać w następnym odcinku. Czy to rozdymka, czy zwykła, czy ptasor. Lecimy z piranią. No i zobaczymy, co nas czeka w dzisiejszym odcinku. No dobra, moi kochani. Zaczynamy w jakiejś ponurej sadzawce. Czy ja mam płynąć w tym kierunku, czy w tamtym? Za chwileczkę wszystko się okaże. Okej. I dopływamy do jakiegoś muru. Dobra, i co, mam na niego wskoczyć? Czy jak mam to zrobić? Nie, no raczej chyba tak wysoko nie jestem w stanie tą rybką podskoczyć. No jasne, że nie jestem. Dobra, zobaczmy z tej strony. Może coś tutaj trzeba zrobić. Zazwyczaj jakieś questy czy coś takiego miałem zaznaczone na czerwono. Wtedy wiedziałem, co mam mniej więcej zrobić, ale chyba coś mi się wydaje, że te takie łatwe poziomy już się skończyły i trzeba samemu się zacząć zastanawiać. Czekaj. O! Dawaj. Okej, udało mi się. Dobra, wiemy, o co chodzi. Musimy tutaj sobie odblokować level. Ale sztosik. Dobra. Dawaj, mała. W sumie chyba jeszcze tylko jedna kłoda i będzie, co? Przejdziemy już, czy jeszcze nie? Tak, przecisnęliśmy się. Ha! Dobra. W miarę proste to było. Ale powiem wam tak, jest bardzo ciemno. Nie podoba mi się to. Wolę, jak jest jaśniej. Dobra, dokąd wypłyniemy tak daleko? Uwaga. Czy wypłyniemy w jakimś budynku, czy wypłyniemy gdzieś na zewnątrz? Czyli wypłynęliśmy gdzieś na zewnątrz. Czyli normalnie. No dobra. Teraz mam jakiś tutaj dungeon. Hop. Woo! Wow! Widzieliście Tarzan? Hop! Nie zdążyłem się złapać, tam był chlebek. Najgorzej. Ale spróbujmy jeszcze raz. Mogę sobie pod spodem przepłynąć? No jasne, że mogę. Dobra, hop. I uwaga. Mam. I jest i chlebek. Udało się. Woo! Zobaczcie. Cyk. Nie, a do wody. Szybko. Ja totalnie zapomniałem, że tutaj nam się traci życie, jak jesteśmy na zewnątrz. Woo! Ej, zarąbista jest ta rybka. Pirania mi bardzo dużo fanu przynosi z gierkinią. Teraz damy tutaj nura? Nie, odblokować muszę coś. Dobra. Przycisnę się? No jasno, że się przycisnę. Okej. I co dalej? A, tutaj musimy rozwalić. Dobra, niech będzie. Przycisnę się. Gruba, dawaj. Wierzę w ciebie. Nie, jednak nie da rady. Trzeba, o, popsuć. Dobra, no i jesteśmy w kolejnym checkpointcie. Łatwo. A, trzeba złapać guptaka za ogon? Mamy to. Dawaj, gościu. Jeszcze kawałek, proszę. Jeszcze kawałek. Woo! Teraz trzeba płynąć i odszukać trasę. No niech będzie. Mamy kolejną lianę i kolejnego ptaka, tak? Nie! Spadłem na dół. A tak pewnie bym tym ptakiem poleciał bardzo daleko. No dobra. Szansa zmarnowana. Płyniemy dalej. Ale jest kolejny ptaszor. Na tego mi się uda złapać. Uwaga. Hop. Mamy to. Dobra, tak on nas niesie. O kurde. Dobra. Tylko nie wiem, czy przypadkiem w złą stronę nas nie zaniósł ten ptak. Nie, no najgorzej. Ja pewnie tutaj będę się teraz w tym labiryncie motał z 10 lat. Dobra, przeskakujemy, lecimy dalej. Okej! Jakimś cudem udało nam się ogarnąć checkpoint. Totalnie nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Straciłem orientację w terenie. Ale za chwileczkę z lotu ptaka. Albo i nie. Mamy ją. O kurczę, prawie mu się w szyję wgryzłem. Wow! Wow! Nie no, zginę zaraz przecież. Nie no, za daleko poleciałem! No to jest skam jakiś, za daleko. I jeszcze raz. Okej. Do której tutaj sadzawki wskoczyć? Tutaj nie. Dobra, chyba tu. O kurde. To nieźle. Nieźle walnąłem w glebę. Dawaj. Zdążysz! Jestem! Okej. Dobra, przed nami jakiś budynek. Czy mi się wydaje? Czy tu mamy jeszcze ptaka? Nie mamy ptaka, okej. Ale najlepsze jest to, moi drodzy. Ale tam mogłem chyba jeszcze za kolejną linię się złapać. Tak, mogłem. Mogłem zrobić Tarzana. Najlepsze jest to, że my dopływamy do jakiegoś budyneczku. I nie wiem, co tam może być. Zaraz się wszystkiego dowiemy. No, dawaj. Otwieraj te rury. Pływamy. Tak jest. Dobra. Mamy kolejny tunel. No i tutaj się już robi. Ciekawie. O kurcze, ale tu jest syf. Mamy checkpoint, mamy strzykawki.
jakieś dziwne i mamy jakieś dziwne urządzenia. Czy ja w ogóle pływam w jakiejś skażonej wodzie? O kurde. Dobra, dajmy nura. Tak nie przeskoczę. Chyba, żebym zrobił to na patencie. Nie. Dobra, odszukajmy w takim razie inną drogę. Mamy tutaj jakąś deseczkę. Może tą deską coś zrobię, czekaj. O, działa, dobra. Czy mogę ją sterować? Mogę, dobra. Ja bym zatkał ten tutaj wir. Bo mnie deska przyciśnie. Ała, 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 uciekaj. Dobra. Czy mamy jeszcze jakieś śmieci pływające? Jest. Jest kolejna deseczka, dobra. Bierzemy ją. I zatkajmy tamten odpływ, czyli woda już nie będzie wypompowywana na zewnątrz, tylko zostanie nam tutaj w środku. Tak, i zaczyna się podnosić poziom, bo za wolno jest woda wyciągana na zewnątrz. Dobra, mamy to. I co teraz? Skoro woda nam się podniosła, to mamy kolejną deseczkę, tak? Czyli trzeba kolejną deskę wsadzić, tym razem pewnie na drugi wentylator, czy tam pompę, czy co tam jest w środku. Okej, okay. Jeszcze jedna deska. Rozejrzyjmy się. Gdzie to może być? Jest! Dobra, ukryta była. Myślałem, że już coś źle zrobiłem. No dobra, Farel, mądra głowa. Dał sobie radę. Dobra, zasłaniamy kolejną pompę. Uhuhuhuhu. No i teraz woda to prawie do sufitu doleci. Okej. Okay. Czyli możemy już sobie śmiało popłynąć na przykład tutaj, wziąć checkpoint i na przykład złapać za to. Dobra, nie w tą stronę chyba, zawór. Tak, nie w tą stronę zawór kręciłem. Ta pirania to bystra rybka, widzicie? Co może taka pirania zrobić w przepompowni czy tam w oczyszczalni ścieków? Okej, okay. Zielone światełko. Wow, 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 ale tej wody nalało, zobaczcie, gdzie my jesteśmy już, prawie na samej górze. Dobra, czyli musimy płynąć sobie tutaj. Woo! I mamy kolejny zawór, dobra. Szybko przyciągamy zawór, lecimy dalej. Dobra. Mamy to. I znowu woda idzie jeszcze wyżej. O kurcze. No to teraz się robi mega ciekawie. No i został nam, moi kochani, ostatni zawór do przekręcenia. I będziemy prawdopodobnie na samej górze. Dawaj, nura mała. Ale jesteś silna. Nie no, kurde, nie w tą stronę. No co ty świrujesz? I mamy to. Tak jest. Wow, wow, wow. Tu już prawie wszystko zalane wodą. Dobra. Nie no, to był przedostatni. Dobra, nie mam pytań po prostu. Jest za dużo tych zaworów tutaj. Pewnie zostało jeszcze 7, a ja cały czas mówię, że to jest ostatni. Mamy też chlebek? Chlebek! No i pięknie. No i dzięki. Dobra, dobra, dobra. Farel, farel, farel. Do wody, do wody, do wody, do wody, bo nie świrujesz, świrujesz. Ale bym spalił gierkę, jakbym teraz zginął. Musiałbym na nowo wszystkie zawory przekręcać. Dobra, czy ja mogę gdzieś tutaj wpłynąć? Nie. Ale chyba tutaj jest jakieś przejście? Dobra. Czyli jeszcze mamy jakby za niski poziom wody. Te bojki muszą pójść wyżej, żeby mi tutaj się odblokowało. Albo inaczej, ja muszę zakręcić zawór, bo te bojki są z powietrzem i je wypycha na górę. Dobra, zakręćmy jakiś zawór i zobaczymy, czy to się opuści niżej. Dobra, gdzie jest jakiś zawór? Halo. To po co ja je wszystkie przekręcałem? Jak to nie było potrzebne? Boziu. Dobra, zgaszony. I czy woda nam opadnie trochę? Tak, woda opada, spójrzcie. Byłem o jeden zawór za daleko. Czy o dwa? Hop! Nie, nie, o dwa. O dwa zawory z daleko. Dobra, do wody, do wody. Czyli jeszcze jeden ten zakręcimy i jesteśmy w domu. Walcz, 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 młoda. I mam nadzieję, że tyle starczy. Woda opada. Tak jest. Mamy to! Woo! Czyli sam sobie utrudniłem gierkę. Ja dziękuję. Ciekawe, gdzie teraz wylądujemy. W ogóle nie rozumiem tego levela, po co on był. Nic chyba nie wniósł do fabuły. Myślałem, że tam będzie jakieś jeszcze ukryte przejście, no ale jak nic nie wniósł, no to trudno. No i jesteśmy na zewnątrz! Z checkpointem! Uwaga, auta! No dobra. O! Jaka autostradka dziurawa, jak w Polsce. Dawaj, dawaj, dawaj! Okej. Okay. Jeszcze Volkswagen mnie rozjedzie. Dobra, mamy to. Mamy drugą dziurkę, mamy drugą dziurkę. Woo! To było niebezpieczne. Dawaj! Jesteś. Dobra, najlepsza rybka świata. I teraz na drugą mańkę, tak? Oto postarajmy się to zrobić. Hop. Dobra, dawaj, dawaj. Jesteś już prawie. Tak jest. Nie! Już tak byłem blisko. Dawaj, wierzę w ciebie, Yahoo. Lecisz. Nie, no nie, jednak nie wierzę. Dobra, jedzie auto. Niech jeszcze jedno przejedzie. I teraz. Poszła. No, prawie. Wow. Dawaj, dawaj, już jesteś blisko. Okej. Okay. Dobra, to było stresujące, wam powiem. Nie chciałoby mi się tego przechodzić 10 raz, ale już sobie na spokojnie czulujemy bombkę i płyniemy przez świat dalej zwiedzać. Nie gadaj, że kolejna ulica na mnie czeka. Tak, super. Dobra, udało mi się otworzyć? Udało. No to lecimy dalej i mamy tak. Dobra, mnie interesuje najbardziej checkpoint. Tam jest, czyli tu i tu. No i pięknie. Teraz gdzie? Tam, tam, tam
Chyba tak. Nie no! Najgorzej, dawaj. Dasz radę, na luziku. Albo i nie. Dasz radę, dawaj. Już jesteś prawie, że... Skakuj! Jestem! Mistrzem świata byłem w tym momencie. Teraz się skupić, żeby nie zepsuć tej akcji. Ale się wystraszyłem. Ja pierdziu! Spowodowałem wypadek! Ale udało mi się przejść! Nice! Ale dymy! Czas na trzeci level, moi kochani, więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, no to strzelajcie lajka. 10 tysięcy łapek i kolejny dodatkowy level w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zostawiliście suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry I Am Fish, a my w tym momencie, moi kochani, jesteśmy w jakimś opakowaniu, na którym jest napisane Local Health Service. Pomoc, życie, rozumiecie o co? Chodzi, jestem kostką lodu, a tu serce. Pomylili mnie z organem na przeszczep, rozumiecie to? I ta kostka cały czas się ślizga. O kurczę, to będzie ciężki. Au, 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 poziom. Okej, okay. Udało się na szczęście mi jakoś przeżyć. No i powiem wam tak, tej rybce musi być na pewno turbo, ale to turbo zimno. Czego to nie wymyślą w tej gierce? No to chyba już mnie nic nie zaskoczy. Dobra, ale lecimy na SOR. Zamontują komuś zamiast serce piranie. Będzie gitara. Co jest? Nie tędy droga. Już myślałem sobie, tędy pociśniemy normalnie drzwiami kulturalnie. A tu jednak fail. Czy mi się ta kostka jeszcze przy okazji troszeczkę ociupinkę co chwilę rozmraża? W ogóle, czy ja teraz żyję w bąbelku wodnym? Tak, to nie jest bąbelek powietrza, tylko bąbelek wodny. Czekaj, może przyhamuję trochę, bo zaraz tu się rozbiję i pęknę pewnie. Hamuj, 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 damy radę. Dobra, płynę pod prąd, czyli w naszym kierunku, żeby ewentualnie nie zostać zabitym. Dobra, jesteśmy... nie wiem, gdzie jesteśmy. Tam jest checkpoint. Czyli w tamtym kierunku bym poprosił. Panie rybko, tylko nie koło kaloryfera, bo kaloryfer z pewnością nas stopi, więc ja wolę sobie tutaj pocisnąć. Pyk, prawo, okej, lewo, znaczy było lewo, później prawo i mamy checkpoint. No i dobra, czy ja mam tutaj coś do zrobienia? Tak, jest tutaj szyb kolejny wentylacyjny, którym muszę pocisnąć. Kurczę, ale miota tą kostką. No i dobra, cała naprzód. Wtedy nie pęknęliśmy, no to teraz nie ma co hamować. Jedziemy ostro. Woo! O kurde, o kurde, o kurde, dymy! Ale jaja, ale szkiełko. TV system. Lądujemy. No i zepsułem. Wiem, że tym razem muszę zeskoczyć na taboret. A dopiero z taboretu, czy z taboreta na ziemię, tak? Pyk, no i pięknie. No i pyk, tu jeszcze mam taką jakąś... podkładka pod nogi. Dywanik. Pięknie. Żeby komuś w nóżki, stópki nie ciągło i było cieplutko. Dobra, dokąd teraz nas poprowadzi gierka? W lewo, bo checkpoint. No i dobra, jesteśmy. I teraz dałbym w prawicę. Odejdź, gruby. No co ty żeś zrobił? O kurde, stary. No i się teraz muszę pogryźć w nogę. Dobra, najgorzej. No to spróbujmy jeszcze raz. Gdzie jest ten chłop? O, nie, 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 to nie ja, 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 odejdź! Ty chamie najgorszy. Może tutaj, może tutaj, może tutaj. On szuka jakichś swoich rzeczy do przeszczepu. On myśli, że jestem serduszkiem na przeszczep, rozumiecie? Dobra, spadamy, 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 spadamy. No nie, no kurde, nie tak, nie tak szeroko. Dawaj, 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 dawaj. I teraz czekaj. Dajmy w prawo. Nie, w lewo, w lewo. Nie widział nas. Dobra, na szczęście. Tu, te drzwi. Zielone drzwi. Znaczy zielone, niebieskie. Tak, checkpoint. Dobra, uciekliśmy temu psycholowi. Więc teraz musimy jakoś... Nie, no nie gada, żeby teraz pływał w wiadrze z wodą. To będzie nieprzyjemne z pewnością. Teraz musimy jakoś powolutku... Mówiłem powolutku. Jakoś powolutku chciałem zejść, żeby tutaj nic nie rozwalić. Ale się jak widać nie dało! No i mamy kolejny checkpoint, pięknie. Dobra, no to może pociśnijmy sobie do przodu i w prawo. Czy jestem w stanie gdzieś tutaj w prawo się zmieścić tą kostką? Gdzieś wyjechać? Coś zrobić? Drzwi może otworzyć? Nie. Czyli nie tędy droga. Dobra, to dawajmy do przodu. O! On tu przyszedł! Where I am? O, here I am, here I am. Czekaj, tu, dawaj, dawaj, dobrze, 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 dobrze. Driftem do środka. Okej, okay, tu mnie chyba nie znajdzie. Dobra, niebieskie drzwi zawsze są spoko. Dobra, dobra, stary. Nie, o, może... Nie gadaj, że on tędy... Dobra, jednak tam płynę. Jednak płyń farel tam. Nie świruj, bo on tutaj wejdzie zaraz. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Jest i chlebek. A, weźmy sobie chlebek, co nam szkodzi. O, nie, koło kaloryfera to było, tak? Chyba.
Kostka mi trochę stopniała, czy mi się wydawało? Nie, dobra. To tutaj takie są dziwne dźwięki. I chyba teraz tam pocisnę do przodu. Dawaj, 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 dawaj. O kurde, on tu idzie. On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie! Dobra, ale wiksa. Dobra, on teraz z tamtej strony wejdzie, nie? Tak. Musiałem go zbejtować, chama. Znalazł mnie, najgorzej. Widzowie, to już po mnie. Albo i nie. Udało mi się uciec, gdzie on jest? Dobra, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Okej. Okay. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Tam jest checkpoint, czyli tutaj. Dobra, udało mi się przed nim uciec. No jestem mega ciekawy, co czeka nas jeszcze w tym poziomie. Ale się najeżyłem teraz. Zobaczcie, jak zapierdzielam tą kostką. Dobra, mamy checkpoint. Więc tu prawdopodobnie już może być bezpiecznie, ale nie musi, nie musi, nie musi. Ręczny. Dobra, on ma rację. Jesteśmy już w ślepym zaułku. Ale musimy się jakoś stąd wydostać, czekaj. Omijmy te głupie ławki. Tutaj, tak jest. A, tutaj mamy zablokowane. Czyli w koło musiałem objechać to wszystko. Dobra, dobra, dobra. Odejść, jest! Są! Są niebieskie drzwi. Więc prawdopodobnie uda mi się uciec. Klebek. Nie, klepka nie chcę. Jestem leszczem. Dobra! To jest! Nie gadaj, że za mocno uderzyłem w drzwi! Dlaczego? Tak, myślałem, że tak się może stać, że jak będziemy za szybko pływali kostką lodu. Dobra, hamuj, 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 tu bokiem, 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 dobrze, pięknie. No i teraz została linia prosta. Hamuj, 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 dobrze, dobrze, leciutko, 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 leciutko. Dobrze, i po schodach w dół. Po schodach w dół, tak jest, też delikatnie, poprosiłbym. Okej, okay. Dobra, mamy to. Na szczęście udało mi się uciec przed tym czubem. No i moi drodzy państwo, jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Stop! To jest? Zbugowało się. Nie, jak ten checkpoint! Zobaczcie, jaki bug w grze, widzicie to? Jaki jest bug w grze? Nie trafiłem do zlewu, respawn. Ale na szczęście mamy respawn, więc jest super. Okej. Okay. Na szczęście mamy checkpoint. Gdzie my jesteśmy? Pozwólcie, że się rozejrzę naszą piranią. Okej, okay. Są jakieś... to nie są kroplówki, to są pojemniki z krwią. Ale ja rozumiem, że muszę na początku hop, złapać pewnie za kurek, otworzyć wodę. Czy w tym, czy tu się nie da otworzyć wody? Chyba się nie da, no dobra. Czyli rozumiem, że mam się chwycić tej krwi. Okej, przewróciłem to na razie. Dawaj, 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 ciągnij, 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 ciągnij. Dobra! Czy ja rozerwałem worek z krwią i pływam w krwi? No to niezły krwawy odcinek. Uznajmy, że to jest kompocik, dobra? Niech będzie to kompocik. Okej, okay, okej, okay. Ciągniemy, 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 aż pęknie. Aż wypompujemy całe. Tak jest! Mamy to! Swoją drogą, pirania chyba lubi krew, co? No to jest drapieżnik. To jest drapieżna ryba. Okej, okay, okej, okay. Udało mi się to którymś razem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale jest git. Dobra, krew się rozlała. Petarda, bo już myślałem, że... Niby w tych woreczkach tak dużo krwi było. No dobra, spoko, spoko, mi się podoba. Ale jak mam teraz tam doskoczyć? Z pewnością muszę wziąć taboret, sobie dosunąć. Nie, tutaj są szafki, które musiałbym otworzyć. Ale dobra, czekaj. Okej, okay, okej, okay. Otwieramy drzwiczki. Okej, okay, otwieramy drugie drzwiczki. I mamy tutaj, mamy tutaj krew. Zapasowa krew, moi drodzy. Okej, okay. Pirania wie, co dobre. Dobra, rozlało się. Czy wszystkie worki się rozlały? Chyba jeszcze nie. Kolejny woreczek poprosimy. Kompociku, przepraszam. Jaka krew, o co chodzi, widzowie? Nawet mamy napisaną grupę kompociku AB. No i ostatni kompocik wypity. O, 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 teraz, dobra. I co my mamy teraz dalej do zrobienia? Kolejne szafki do otwarcia. Nie gadajcie, że w każdej szafce będzie taka krew i będę musiał wszystkie te krwi wypompować. To mi przecież zajmie całą wieczność. Dobra, mamy tutaj szafkę z krwią. Szafka z krwią. Z dwiema paletami krwi. Że tak powiem. No dobra, więc co, nie będę wam zajmował czasu, moi drodzy. Ja szybko te worki poprzegryzam i za chwileczkę się widzimy. Odkryłem, że wystarczy przegryźć, chwilkę pociągnąć i puścić. Wtedy ta krew po chwili sama i tak spłynie. Dobra, kolejny worek. Dobra, puść to już, wariatko ty. Czy mamy gdzieś tutaj, ale jest ciemno w tym kompociku. Czy mamy tutaj gdzieś jeszcze coś do zrobienia? Rozejrzyjmy się. Klamka. Teraz z pewnością sobie na lajcie doskoczymy do... Hop, klamki. No, otwieraj. Dobra, jesteśmy w kolejnym stage'u. I uwaga, bierzemy checkpoint. Dzięki ślicznie. I tu nam pokazuje pan
Pan Automacik. Nie wiem, co to jest za pan, może to jest jakiś... Nie wiem. Co to było, dajcie znać w komentarzu. Powiem wam tak. Wygląda to naprawdę, naprawdę mrocznie. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie my teraz płyniemy. Prawdopodobnie ten ludek wskazuje nam cały czas drogę tutaj. Ale tu nic nie ma, mój drogi przyjacielu. Ja już wiem, co on pokazuje. Jakbyście teraz stanęli na głowie, albo monitor obrócili w drugą stronę, pokazuje, że macie zostawić łapkę, jak zapomnieliście. Więc no, obracaj monitor albo na głowie stań, jak nie wierzysz, że tak to wygląda, no. Mój drogi przyjacielu. Jest tu jakiś włącznik. Czy ja przypadkiem nie mam wskoczyć do tych skrzynek jakimś cudem, podpływać, przeskakiwać, aż nacisnę przycisk? O nie. To nie będzie wcale takie proste. Albo czekaj. Jednak nie. Jednak się mylił Farel. Yeah, jest ludek zadowolony, czyli tutaj mieliśmy przyjść. Okej! Ale urwałem zawór. O mamuniu. Zawór z krwią, tak? To jest zbiornik na... kompocik. Dobra. Wróćmy się jeszcze raz do tych drzwi. I teraz na lajciku pewnie będę mógł wcisnąć ten przycisk. No oczywiście, że tak. Okej, drzwi się otworzyły. To jest winda. A ja myślałem, że to jest... że to są jakieś drzwi. Dobra. Ła, rudy! Tsunami! Ale sztos! Woohoo! Lecimy ostro! Uwaga! Wypadam przez okno! W co ja trafię? Do studzienki! No i nice! Udało nam się uciec z tego chorego szpitala. Także moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobała gierka Piranium. No, te levele mnie zaskoczyły. Już nie mogę doczekać kolejnego odcinka, więc jeżeli jeszcze nie stawiłeś łapeczki w górę, strzelaj w tym oto momencie, a ja z wami się już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!